Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zobaczymy sobie walkę Wojtka na Panzerkampfwagen S35 739F. O, wreszcie. Powiem szczerze, nie lubię takich nazw czołgów, ale mam dla Was taki wstęp o tym pojeździe, jeżeli ktoś w ogóle nie wie, co to za pojazd. To jest trzeci tier w WOT-cie, który walczy maksymalnie z piątymi tierami, także bardzo, bardzo kiepsko. Ale mimo to jest uważany za jeden z najlepszych czołgów fanowych, takich zarabiarek niskich tierów, jak ja to nazywam, śmieszne zarabiaczki. Ogólnie pojazd jest dostępny w niemieckim drzewku, także a mimo tego, że to jest czołg francuski. Z tym, że został on przyjęty właśnie przez Niemców i był stosowany jako czołg treningowy do załogi, czyli zbywali tam po prostu doświadczenie czołgiści i dowódcy. No i też na mniej istotnych frontach tam, gdzie po prostu nie liczył się tak naprawdę sama jakość czołgu, tylko to, że on w ogóle był. I to już coś znaczyło dla wroga, także o, oni mają czołgi, a my nie mamy czołgów, prawda? No, o to chodziło właśnie w tym pojeździe. Po przyjęciu go przez Niemców, bo to jest po prostu sama francuska, która walczyła w trakcie II wojny światowej z moich informacji. Też widziałem ją w grach nawet. Choćby tego przykładem świetnym jest produkcja Blitzkrieg 2, gdzie właśnie będąc dowódcą niemieckim atakujemy Francję i walczymy przeciwko właśnie Samoom. Nie wiem, jak to się powinno czytać, ja to mówię na to po prostu Samoa, bo to się pisze tak, ale no mniejsza z tym. Tak jak wspominałem, czołg walczy z piątymi tierami maksymalnie, według WOT Wiki, to jest chyba bardzo źle dla, według mnie, czołg ten swoją zaletą, znaczy zaletą główną tego pojazdu jest to, że ma super pancerz, który teoretycznie nie jest w parametrach super, ale kiedy gramy nim i widzimy tą bitwę, to właśnie to się wszystko bardzo fajnie tutaj przedstawia. Pancer 1C, no penetracją nie grzeszy, więc dinga się niesamowicie. Na razie oddanych strzałów 37 centralnie w pancerz, a przebić 0. No wiadomo, te pancery strzelają często i mają małą penetrację, ale to jest też jakiś już wyznacznik. Czołg ma 260 życia, także jak na trzecie tiery sporo. Do tego jego wartość kiedyś teoretycznie to było 1000 zł, teraz nie wiem, czy jest nawet możliwy do kupienia w sklepie. W każdym bądź razie jeździ maksymalnie 37 km na godzinę, ale to pewnie widzimy po bitwie, rzadko kiedy tyle wykręca. Do tyłu 12 maksymalnie. Pancerz. Teoretycznie ten pancerz, który dinga tak dużo pocisków, ma 36 z przodu, 35 z boku i 25 z tyłu. Zwierzę jest troszeczkę lepiej. 56, 46 i 46. Te dwie ostatnie wartości to jest oczywiście bok i tył. Także wieża jest twarda. To teraz widzimy tutaj ten pancer 1C wali w bok i wieżę i się dinga niesamowicie. Także czołgiem tym można przetrwać nie mało pocisków. No i kolega chyba w tym lajcie zginie. Oj, tutaj ding. No i wreszcie zniszczony. No i mimo tego, że mamy pancerz, no to mamy maszynę, która jest bardzo powolna. No i działo. To jest też bardzo istotne i chyba najbardziej istotne, bym powiedział wręcz, w dzisiejszych czasach. 47, która przebicia ma niewiele, jak dla mnie, 55, no i damage'a 52. Największą zaletą tego działa chyba jest to, że strzela bardzo często, bo 27 pocisków na minutę to jest naprawdę sporo. No ale oczywiście mamy działo, które jest mocno niecelne, 0,39 jak na niemieckie działo, to jest słabo. No i co? No i to jest według mnie jakiś tam minus, mankament. Penetracji na złocie jest znacznie więcej, bo już chyba 90? Dokładnie, także wtedy już na pewno grają nam się łatwiej, ale i tak to nie jest jakoś super dobrze. Ale wiadomo, ja zawsze narzekam na penetrację działa, bo ja porównuję te najlepsze czołgi z najlepszą penetracją, szybkie, zawiecie słabo pancerzone. No a taki jest balans gry, że jeżeli jakiś light, który na złocie ma dużo penetracji, załaduje złoto właśnie i walczy z takim czołgiem jak Samoa właśnie ta, no to wiadomo, to jest w ogóle po grze. No, ten czołg nic nie zrobi, prawda? Ale dopóki ktoś nie załaduje złota, to balans w grze istnieje i ten czołg jakąś wartość bojową przedstawia z sobą. No i właśnie tak to wygląda według mnie.
Dlatego ja właśnie takimi pojazdami po prostu nie gram, bo według mnie one są kiepskie, kiedy ktoś załaduje złota, takich graczy jest w dzisiejszych czasach po prostu dużo. I też do nich sam należę. Także tutaj mamy mobilność pojazdu, teraz 35 tutaj wyciąga ta sama Wojtka. A teraz troszeczkę już mniej, bo pod górkę jedzie. Czołg niestety do dobrych spotterów nie należy, jest tylko tutaj 330 zasięgu widzenia metrów. Pancer 2D, tutaj dobrze zniszczony. Ale zaletą na pewno jest depresja, działa minus 10 stopni i tam podnoszenie armatki plus 20, także to jest akurat jakiś plus. Marder 2 tutaj oczywiście nie jest problemem, jeżeli chodzi o przebijanie. Problemem jest raczej jego działo, tej Mardery. Ale na szczęście kolega Denis już nie żyje. Choć oczywiście tutaj Wojtek bardzo dobrze zwraca uwagę na to, że problem jest jeszcze SU, które 76 może wyrządzić sporo, sporo szkód. Chyba właśnie oddał ten SU strzał, no chyba, że to była arteria SU 18. W ogóle tej arterii prawie nie kojarzę na dzień dzisiejszy, kiedyś ją sporo grałem, ale dzisiaj to dla mnie jest taki czołg troszeczkę historyczny. No i został ten BT2. Tutaj przyspieszymy może ten etap jazdy, bo jednak to nie należy do najciekawszych momentów. Oj, ten BT2 tutaj naprawdę, nie wiem, chyba za bardzo się skupię na razie na podziwianiu mapy, a nie na strzelaniu. No ale nie ma co mieć do niego pretensji, no kolega tutaj mu pewnie ma obite 2000, no to jeszcze ma prawo tak grać. Aczkolwiek według mnie po prostu powinien troszeczkę lepiej się poruszać. No ale powiem tak, jeżeli ja przed nagraniem tej bitwy nie wiedziałem w ogóle nic o tym pojeździe prawie, to jak on może mieć pojęcie, prawda, nie interesując się tak bardzo tą grą jak ja. Znaczy, uważam, że na ten moment się nie interesuje tą grą tak jak ja, ale nie mam pewności. No i jeżeli mam oceniać ten czołg, to według mnie ja miana najlepszego trzeciego tieru bym mu nie dał. Z prostego powodu. Rzucę go za wysoko według mnie. Bitwa ta pokazuje, że świetny jest na trzecich tierach, jeżeli nie walczy z TDK-ami trzecich tierów nawet już, bo ten Marder to prawie tyle strzelił co nic, ale no ale no mówię, to działo i ta mobilność i ten pancerz jest taki troszeczkę zbyt teoretyczny, to w praktyce wygląda zupełnie inaczej. Mimo, że ta bitwa pokazuje, że czołg czasami się może naprawdę fajnie sprawdzić i dobre bitwy są na porządku też dziennym. Także ja Wojtkowi bardzo dziękuję za powtórkę i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.